Dobry, dobry, dobry dzionek, jestem żonny przygód Welczukan Hamon i dzisiaj zwiedzimy się znajdujący w tym miejscu motel Krak. Dokładnie wydaje mi się, że to jest legenda jakiegoś krakowskiego motelarstwa i widzimy się po intrze. I jesteśmy, tutaj oczywiście mapka, jak tutaj dotarłem i w ogóle, gdzie to się znajduje. Przy tej okazji dziękuję miłej pani z przystanku tramwajowego, która mi powiedziała, jak tu dotrzeć. I naprawdę głupio, bo hotel, znaczy motel, bardzo fajny, ale spójrzcie, wysprejowany straszliwie. Szkoda. Naprawdę nie wiem, czemu ludzie robią takie rzeczy. Tutaj znajdują się podlegające motelowi budynki, których zwiedzać nie będziemy, gdyż są zamknięte. Do zamkniętych rzeczy nie wchodzimy. Na razie przez szybę zaglądamy do środka. Już widzimy całkiem nieźle zachowane wnętrza. Jak zwykle mnóstwo starych zapisków. Wydajność 10 porcji. Śledź po grecku. Zapisy z restauracji. Tutaj jest ich o wiele więcej. Są też czyste takie. Tabliczki na drzwiach. Niezatrudnionym jestem zbroniony. Oraz obieralnia warzyw. Jarzyn. Jak widzicie, sam motel składa się z jednego budynku oraz drugiego budynku. Połączonych takim dachem. Na górze kominy, bo kuchnia to oczywiście kominy. Jakieś porozbijane donice z kwiatami. I weszliśmy do środka. Jak widać, wszystko zaniedbane. O! Karta stałego klienta. We wnętrzu w ogóle nie słychać już tej ulicy. Na podłodze była wykładzina, ale jak widzicie, był tutaj pożar. Wszystko jest osmalone. O! Jakaś gazeta. Szybka Hilde. Niemka Hilde Greg wygrała wczoraj supergigant europejskiego PS. To jej pierwsze zwycięstwo od 2002 roku. Właśnie, 2002 rok. Dlaczego, zapytacie? Otóż dlatego, iż ten hotel został kilka lat temu, dokładnie nie wiem ile, przejęty przez pana, naszego kochanego fiskusa, pana komornika, dla gminy Kraków. To co tu widzicie, to już wnętrze kuchni, którą wcześniej widzieliśmy od zewnątrz. Sporo jest tutaj szkła porozbijanego. Piekarnia. Przed przystąpieniem do pracy przy dźwigu otwórz wyłącznik główny. Dokładnie przy dźwigu. Jak tam jest ciemno. Normalnie egipskie ciemności. Nie chciałbym tam składać. Wózek z Tesco po raz drugi. Po raz trzeci sprzedany. Zejście do piwnic. Nie boicie się? Ja się boję. Resztki starej wykładziny, która leżała na tych schodach. Piwnice. Ciekawa rzecz. Zarazem strasznie. O! Rozległa, nie powiem. Ciekawe, co jest w tych piwnicach. Chociaż szampa od łopaty. Starej komórki. O! Piwnice. Nie lubię piwnic. O! Jeżeli się mylę, to jest wylot naszego tutaj dźwigu. Czyli jesteśmy na dnie dźwigu, okej. Okay. Daj się windy. Aha. Pusto, mrocznie. Jest nieciekawie. Wow. Zobaczcie. Tutaj fundamenty. Jak widzicie. Przynajmniej coś, co wydaje mi się fundamentami. Na szczęście nic nam na głowie nie spadnie, o porządny strop widzę. Jakieś stanowisko, instrukcja bezpieczeństwa, eksploatacji kotłowni. Eksploracji kotłowni. Nawet nie umiem poprawnie napisać.
koniec piwnicy. Ściana, więc wyjdziemy już na górę. Witaj, słoneczko. Jak ja się za tobą stęskniłem. Chodzimy wyżej po schodach. Ja. Kawy co kawie. Duże pomieszczenie z przestronnymi oknami. Starodawna reklama za mną. Gazeta Polska, zbrojownia. Być albo nie być w Iraku, kamizelka mniejszego ryzyka. Interesujący. Nie interesujący, żartuję. Ciekawy helikopter. Te kamizelki, no super. Schody główne. Po tej stronie mamy zaś ulicę. Atmosfera tego miejsca jest mroczna i tajemnicza. Jakiś barek. Wszystko pogrążone w ciszy. Ankieta. Cisza. Zaplecze barku. Cztery restauracji. Spalony fragment, który widzieliśmy od dołu. Tajemnica w tajemnicy. Nóż. Jak widzicie, przemykając tymi korytarzami, dotarliśmy do miejsca, w którym weszliśmy tu na górę. Jeżeli mój mózg ma rację, to sądzę, że tutaj mieliśmy właśnie dookoła siebie, teraz wydaliśmy część, w której można było zagrać w kręgle, w bilard, kręgle może nie, coś zjeść właśnie za tym barkiem na przykład. A za tą ścianą po przeleceniu 5 metrów w powietrzu jest zapewne część mieszkalna. Piwnicą dotarłem do wcześniej pominiętych schodów, które zaprowadziły mnie na drugą stronę, jak widzicie, do drugiego tego budynku, czyli do mieszkalnego. Ta eksploracja nie ma w sobie jakiejś szczególnej wartości kulturowej, ale za to jest naprawdę przyjemna. Przyjemne jest odkrywanie różnych opuszczonych miejsc. O, pokoje, wszystko. Światło, o, tam jest ta żółta altanka, którą widzieliście. Jakieś znowu księgi. Wydaje mi się, że to jest pokój mieszkalny. Sporo jakichś zdjęć. Ewentualnie jakiś gabinet. Zapach jest tutaj typowy teraz dla jakichś właśnie tego typu pensjonatów. Jak widzicie, dwa sejfy. Jeden oraz drugi. Niestety zamknięte. O! Ale tutaj 2008 kalendarz. To chyba nie tak dawno, 5 lat temu. Olbrzymie ilości dokumentów. No, oraz szczoteczki do zębów. Znalazłem jakieś stare klucze z brylokami. Magazyn. O, dokładnie. O, magazyn i spójrzcie. Tutaj motel Krak. Duża hala nieznanego przeznaczenia. Tutaj właśnie widzicie ten dach łączący obydwa budynki. Jakieś szkła. Połamane koła. Nie mam pojęcia, do czego służyły. Naprawdę. Znowu klawiatura jakiegoś alarmu czy zamka. No i pomieszczenie za zamkniętymi drzwiami. Łopata, już druga, którą taką widzę do odświeżania. Stare radio. Kanapy, a właściwie wersalki. Fotel. Telefon, bardzo stary. I coś, co mnie zaskoczyło, tablica. Taka jak w szkole. Restauracja i kawiarnia Krak. Piwnice, plan ewakuacji ludzi. Moi drodzy, to już koniec eksploracji. Miejsce naprawdę bardzo ciekawe, szczególnie jeżeli ktoś lubi industriale. Ja fajnie podwiedzałem, naprawdę przyjemnie, miło. Wydaje mi się, że dobrze spędzony czas. I no co?
Pozdrawiam. J'avais dessiné sur le sable.